Cześć, witam w kolejnym filmie. W filmie po dość długiej przerwie, bo przez miesiąc nic z hodowli nie nagrywałem. Nie pokazywałem wam królików, także dzisiaj będzie film informacyjny. Pokażę wam, co tutaj przez ten miesiąc się zmieniło. Pokażę wam tutaj całą hodowlę, także zaczynajmy. Zacznijmy sobie od tej strony, od tej samiczki. Ona wcześniej była w tej paczce. W końcu jakby na dole, ale została przeniesiona tutaj. Ze względu na to, że tu ma jaśniej, a w zimie tam jest dosyć ciemno, a chciałem, żeby miała trochę jaśniej. No to już najstarszy królik w hodowli, samiczka. Samiczka, która w kwietniu skończy już 5 lat, no jest już na królczej emeryturze, można tak powiedzieć, i sobie siedzi i odpoczywa. No i co do niej, no to tu się zbytnio nic nie będzie z nią zmieniać, aczkolwiek postanowiłem, że będę wyłączał z jej diety częściowo mieszankę zbożową. Ze względu na to, że mieszanka zbożowa to jest pokarm dosyć wysokoenergetyczny, a ona już nie będzie miała młodych, to pierwsza rzecz, więc no też nie będzie potrzebowała tylu składników, tyle energii, nie będzie też miała, znaczy nie będzie, nie rośnie już oczywiście, no i też na starość trochę spadnie metabolizm, także chciałbym, żeby ona tutaj zbytnio nie tyła, jak widzicie, no ma wolę, aczkolwiek powiem to wolę, to już raczej taka rzecz związana ze starością, niż z tym, że ona byłaby otyła, bo ogólnie za bardzo otyłości po niej nie widać. Także ona tu przejdzie na taki, na dietę trochę inną niż reszta. Ona jeszcze jedna samiczka też postanowiłem, bo jeszcze jedna jest taka starsza samiczka, ale do niej to przejdziemy dopiero, wtedy powiem, więc ona tutaj przejdzie na właśnie siano, jakieś zioła, no plus jakieś dodatki, oczywiście marchewka, jabłko czy tam coś takiego, to oczywiście tak, ale z mieszanki zbożowej będę chciał w większości zrezygnować, raz na przykład na jakiś czas będzie dostawała tylko, ale nie tak często ze względu na to, żeby tutaj sobie mogła zdrowo żyć, bo już nie będzie jej potrzebna taka wysokoenergetyczna, treściwa pasza. No i cóż, co do niej to tyle. Przechodzimy sobie dalej, tylko zamkniemy. Tu dosyć ciężko to chodzi, niestety. Muszę to chyba w sumie nasmarować trochę, te zamknięcia, szczególnie te okrągłe. No i tak, tutaj są króliczki, które widzieliście w gnieździe, bo ten film o nich, jak nagrywałem, to były jeszcze małe. Dopiero otwierały oczy, kiedy ostatnim razem nagrywałem, a teraz, no jak widzicie, bardzo urosły. Bardzo mi się podobają, jest ich tutaj 6 sztuk, ładnie sobie jedzą. Dostaję dzisiaj w ogóle te króliki, te młode, trochę koperku. Łodygi z koperku. No i tutaj sobie zjadł już prawie wszystko, jeszcze tutaj widzę samica trochę je. Dostaję te ściana, daję im te ściana tutaj na dole, bo chcę je nauczyć, bo jeszcze niekoniecznie potrafię jeść z paśnika, a też w paśniku mało tego siana się dosyć dla nich mieści, a akurat te, bo te obok trochę mniej, ale te jedzą bardzo dużo siana, co jest bardzo na plus, ponieważ zmniejsza to ryzyko wystąpienia jakichś chorób, ale widzę, że już sobie pojadły, są też trochę wystraszone może teraz. No i teraz sobie już poszły do kąta, dostały jedzenie jakieś 15 one minut temu, więc już zdążyły trochę zjeść, ale tu jeszcze jeden królik sobie je, no pewnie później jeszcze wyjdą. One mają już 6 tygodni, skończone równo dzisiaj. No i pójdą na sprzedaż na pewno wszystkie. Za 2 tygodnie będę chciał je wystawić, ale naprawdę ładnie urosły. No i mamy nadzieję, że dalej będą się ładnie rozwijać, bo w porównaniu do tych, no to praktycznie zaraz wam pokażę, ale tak na oko można powiedzieć, że są prawie 2 razy większe, a są po mniejszym samcu i mniejszej samicy. No ale tak czasami bywa praktycznie. Ta samica ma też trochę doświadczenia, więc myślę, że też trochę lepiej mogła je karmić. W gnieździe też mogły mieć różne plus, bo one od początku były trochę większe. No ale jak widzicie, nawet w porównaniu do samicy, no to one nie wyglądają w porównaniu do samicy jak młode, które by miały 6 tygodni, jeśli chodzi o wielkość. No ale cóż, nie będziemy tutaj przedłużać, przechodzimy sobie do następnej klatki. Te zamknięcia trochę lepiej u mnie działają, a jak widzicie, te trochę skrzypią, ale może je nasmaruję. O, tutaj są te obok, tu je od razu wam pokażę.
no to widzicie, że na pewno są dużo mniejsze. Jest ich więcej o jedną sztukę. Też dostały taksiana i też widzę, że trochę sobie jedzą. Też dostały łodygę z koperku, ale jak widzę, no trochę ją podeptały. Ale to one wszystko zjedzą. Lada moment, też mieszankę zbożową. W sumie porównywalnie te króliki, jeśli chodzi o ilość tam zjadanego pokarmu, wychodzi. Tylko tamte po prostu szybciej rosną. Tamtych jest też mniej. Tu samica widzę, że się umoczyła pewnie od poidła, bo dostawały dzisiaj już trochę wody wcześniej, bo trochę ją uzupełniałem, bo w ogóle sporo wody piją, jakieś 1,5 litra na jedną klatkę, na jedne te młode. Jeden miot wypijają razem z samicą, także dosyć sporo. No i cóż, no samica też, one są trochę młodsze, 2 dni. Samica dobrze się, myślę, że spisuje, jak na pierwszy wykot, no to jak najbardziej, myślę, na plus. No i cóż, co do tych królików, no myślę, że też tyle. Tutaj też wszystkie raczej, znaczy na pewno zostaną wszystkie pójdą na sprzedaż, a samica zostanie do dalszej hodowli. No to cóż, co do nich, to też tyle. Przechodzimy sobie dalej. Nie będę tutaj zbytnio przedłużał, bo i tak już to będzie dosyć długi film. No i tak, tutaj mamy tego samczyka, ten prezent, który sobie tu siedzi. Myślę, że od kiedy przyszedł do hodowli, no to urósł dwukrotnie. Cały czas jest bardzo fajny, daje się głaskać, także ten lubi się bawić w ogóle. Najlepsze jest jak na przykład wczoraj, ale w ogóle jak posprzątam mu klatkę, to tak biega, bardzo biega. Bardzo skacze sobie po klatce. No i co? On dosyć sporo je. Też, no i miejmy nadzieję, że sobie ładnie podrośnie, jak osiągnie jakąś tam odpowiednią wagę, przynajmniej 4 kilo, no to może jakieś młode nawet po nim będą. Ale to zobaczymy, jak urośnie dopiero. Bo na razie jeszcze jest mały. No i co do niego, to myślę, że również tyle. Tu mi znowu na klatkę pojawiło się pajęczynę. Znowu to będę musiał w przyszłym tygodniu pewnie powycierać. No, tutaj znowu ciężko. Ciężko się dosyć otwiera. Tutaj mamy samczyka wielkiego, jasno-srebrzystego, po którym właśnie są te drugie młode, które wam pokazywałem, te, których jest 7 sztuk, które są trochę mniejsze. Ale ogólnie samczyk dobrze się w hodowli spisuje. Sporo młodych już ogólnie dał w hodowli, tam kilkanaście chyba już nawet miotów po nim było. Na kolejne oczekuję, ale o tym to zaraz. Zaraz sobie przejdziemy do samiczki wielkiej, jasno-srebrzystej i tam powiem wam, jak sytuacja wygląda. No i cóż, na razie sobie siedzi, odpoczywa przed następnymi kryciami, ale to nie wcześniej, że jakiś miesiąc będą, pewnie no dopiero za 1,5 miesiąca, jak tamte samiczki odsadzę i sobie odpoczną, no to tak bym chciał znowu je dopuścić, bo mam wrażenie, że tutaj spore zainteresowanie jest teraz królikami, przynajmniej w mojej okolicy. I sporo osób się też u mnie o króliki pyta, bo w ogóle z tych młodych, co wam wcześniej pokazywałem, z tych 2 miotów mam 4 króliki już zamówione i za 2 tygodnie już na pewno pójdą do nowego właściciela. Także już 4 są zamówione, jeszcze nawet nie wiem które, nawet nie wiem czy samice i z którego miotu, ale to dowiem się w przyszłym tygodniu, bo w sobotę będę się z panem widział. Czyli za tydzień, a na następny tydzień pójdą od razu na sprzedaż. No i cóż, zaraz po odsadzeniu pójdą na sprzedaż. No i cóż, co do tego samczyka, no to tyle. On sobie tu będzie na razie siedział spokojnie. Zamknę tylko klatkę i przejdziemy sobie, jak widzicie, do samiczki. Samiczki, która miała termin wykotu na wczoraj. I samiczka się nie wykociła. Jeszcze czekam. Jeszcze parę dni poczekam, aczkolwiek nie wygląda, jakby się miała wykocić. W sensie nie widzę po niej, że miała jakiś brzuch i w ogóle. Więc możliwe jest to, że po prostu nie będzie miała młodych i trzeba będzie ją dopuścić jeszcze raz, ale to nie ma problemu. Ona w ogóle została dopuszczona trochę wcześniej niż planowałem, bo po 3 tygodnie odpoczywała. No ale może nawet dobrze, bo jak się nie okoci, no to po prostu będzie jeszcze jedna. Szybciej ją po prostu będę mógł dopuścić i jeszcze jakieś młode uzyskać. No i co? Ona sobie będzie siedzieć i czekamy. No może się jednak wykoci, a jak nie, no to w przyszłym tygodniu znowu do samca pójdzie i zostanie dopuszczona, miejmy nadzieję, udanie. I wtedy już będzie miała młode.
Ona akurat miała wczoraj niesprzątaną, bo wszystkie inne króliki miały wymienioną ściółkę. Ona akurat nie, bo nie chciałem jej po prostu w dzień planowanego wykotu sprzątać. Jeszcze ją zbytnio stresować, miałem wyrzucić dopiero po wykocie, ale się na razie nie okociła, więc czekamy na razie. Może się okoci, a jak nie, no to cóż, tak to bywa. Dobrze, przechodzimy sobie dalej. Może zaczniemy sobie od samiczki belgijskiej, no, która cały czas nie została dopuszczona, bo cały czas zawije jedno oko. Może zaraz pokażę, które. Nie to z tej strony, tylko to z drugiej. Chociaż to też minimalnie, ale to mam wrażenie, że to nic. To drugie jest problemem. Zacząłem jej myłem jej wczoraj te oczy. Tak, wczoraj te oczy rumiankiem. I może się trochę sytuacja poprawi jeszcze dzisiaj, więc przemyję i zobaczymy. Jak się będzie poprawiać, to będzie jak najbardziej na plus. A jak nie, no to pojadę do weterynarza, pewnie ją wezmę i on może coś zaradzi. Jakieś krople może. Miejmy nadzieję, że już wtedy by pomogło. No i cóż, ona też sobie siedzi. No mam nadzieję ją dopuścić już w najbliższym czasie, bo chciałbym jakieś młode belgijskie już po niej uzyskać. Sporo za nią zapłaciłem. No i też chciałbym w końcu jakieś belgijskie mieć, bo w ogóle dawno żadnych młodych nie było tej rasy. No i cóż, to na niej to tyle. Samczyk po prostu czeka, cały czas już wydobrzał, ale to o nim. Do niego też przejdziemy za chwilkę. Dobrze, to co do tej samiczki, to tyle. I zostało nam jeszcze 3 króliki. Tu mamy kolejną samiczkę, która miała problem z okiem też. Ale to inny problem, tu nie było zawiące oko, tylko oko ropiejące. Na całe szczęście już sytuację się udało opanować, to drugie oko. Udało się opanować i samica już, no to oko już wygląda całkiem nieźle, jest coraz lepiej, także myślę, że to w ciągu tygodnia już te objawy przejdą. No i ona, tak jak tamta samiczka, którą pokazałem na początku, też będę chciał jej wyłączyć z diety w dużym stopniu. Mieszankę złożyłam, jeszcze oczywiście dostaję, bo najpierw chcę, żeby już te objawy chorobowe wszystkie przeszły i dopiero będziemy coś innego robić. One dzisiaj dostawały tylko mieszankę zbożową w ogóle i siano, także nic więcej. Poza oczywiście młodymi, bo tam staram się jakieś dodatki dawać, żeby jakoś wspomagać szczególnie samice, ale i młode, żeby tam szybciej rosły. No i cóż, to nie to tyle. To jest samiczka 4-letnia chyba już. Chyba już skończyła te 4 lata. Więc no też już po każdym wieku i młodych u mnie nie będzie miała. No wcześniej nie chciała dawać młode, znaczy w sensie na początku dawała młode, później przestała. Później były nieudane wykoty, w sensie urodziło się jedno młode, które nie żyło. No i teraz już stwierdziłem, że to bez sensu, szczególnie, że jak ma 4 lata, to raczej szanse na to, że ten będzie wykot i że będzie udany są nikłe. Dobrze. Tak, tu na dole, ale nie wiem w ogóle, czy będę wam pokazywał, może tylko tak wam pokażę na szybko. Tu jest ten samczyk problemami, w sensie wielki asystrobrzysta, on tam trochę problemów genetycznych, w sensie z tylnymi nogami i z oczami coś ma, nie tak? W sensie z oczami jest tam w miarę już poprawione, z nogami też nie są to wielkie ten, ale on pójdzie niestety do likwidacji, tak jak ta samiczka wtedy poszła. No ale cóż, no tak bywa, nie będę zostawiał królika, któremu po prostu no, nie żyje się najłatwiej, więc ten, no nie będę wam go pokazywał, bo zbytnio tu nie będę przedłużał, a o nim to nie ma w ogóle co mówić, bo u niego się nic nie zmienia. Cały czas sobie siedzi. No i tak, przechodzimy do ostatniego królika. Do samczyka belgijskiego, który w ogóle jest na tym wybiegu cały czas. Myślałem, czy nie wypuścić tu jednych młodych, z jednego młotu razem z samicą tutaj, ale to się jeszcze zastanowię, może w przyszłym tygodniu sobie je tutaj przeniosę. Któraś najprawdopodobniej bym tutaj przeniósł te większe, a tu na dole mam jeszcze klatkę większą, to tam bym sobie te mniejsze przeniósł. Po prostu większe, to mniejsze prawdopodobnie chcę, żeby gdzieś tu znalazł dziurę, aczkolwiek wtedy bym pewnie zabezpieczył. No i co do tego samczyka, no to już wydobrzał. Samczyk 2-letni, ale albo trochę więcej ma niż 2 lata. Ale nie, chyba 2 lata. Tak, 2 lata chyba jakoś teraz kończyć powinien. No i co, on sobie tutaj siedzi. Już jest wszystko z nim w porządku, bo były te problemy, ale już nadrobił wagę, także wyglądało całkiem ładnie. Sobie tu siedzi, on tu nie ma paśnika, ale
ta ściana za dużo nie zjada, także dostaję tylko po prostu do kąta i to wystarczy. Klatka jest duża, na to siano też mocz nie trafia, bo po prostu gdzie indziej daje, nie tam gdzie zostawia mocz. No i co, no tutaj sobie siedzi. On bardzo lubi granulat, więc jak widzicie w ogóle, bo miał normalną mieszankę, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale w nim było sporo granulatu, a już granulatu nie ma. Praktycznie. Mało co tam zostało, sam Krzysztof już teraz odpoczywa. No i co, w tym filmie to by było chyba na tyle. Pokazałem wam tu wszystkie te zmiany, które zaszły i w ogóle całą hodowlę. No i cóż, przez jakiś czas właśnie wtedy filmów nie było od świąt, no ale niestety dosyć sporo rzeczy się działo, niezwiązanych z królikami głównie. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo bym zapomniał, bo to był samczyk, po którym są tamte młode w ogóle. Zapomniałem o tym powiedzieć. On został sprzedany dwa tygodnie temu, został sprzedany w niedzielę. Poszedł do nowej hodowli za 60 zł, niedrogo, aczkolwiek on już miał półtorej roku, a chciałem go sprzedać, bo trochę szkoda mi go było, że jest żadnych młodych, szczególnie, że tamte młode bardzo ładne wyszły, a że żadnych młodych po nim nie było, także sprzedałem go dosyć tanio, ale poszedł na pewno do hodowli i na pewno na samca. O, widzicie, że zaczął jeść, a jak pewnie otworzyłbym klatkę, znowu by się schowały. I poszedł na samca rozpłodowego, także ktoś po z niego jeszcze jakiś użytek będzie miał większy niż tylko na mięso. No i cóż, w tym filmie to tyle, właśnie tych filmów nie było, ale teraz przez jakiś czas chociaż chciałbym, żeby filmy pojawiały się regularnie i będę się starał o to. Też będę się starał zrobić kilka live'ów, więc miejmy nadzieję, że to wszystko wypali i uda się to wszystko zorganizować. No i co, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do pisania w komentarzy, bo to bardzo pozytywnie wpływa, jak ktoś coś napisze. Oczywiście łapek w górę też, jeśli komuś film się spodobał, to oczywiście niech zostawi, zasubskrybuje kanał, no i może wpaść na stronę na Facebooka, aczkolwiek aktywność tam raczej nie za duża. Może coś muszę w ogóle wymyślić z tą stroną, bo nie ma nic na niej ciekawego i może zobaczymy, coś nowego wymyślę. Do takiego szybkiego kontaktu, bo jakoś z Facebookiem, ze stroną na Facebooku jest mi nie po drodze. Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć.